Dobra. Film od Lionela. Od razu mi się stary wyświetlił. Dawaj, oglądamy. Vessel of Hatred to najsłabszy dodatek w historii Blizzarda. Co dalej? Oglądamy. Cześć. W momencie... Jezu, 26-minutowy materiał od Lionela. No to będzie dobre. Czy to jest faktycznie najsłabszy dodatek w historii Blizzarda? Ja się muszę zastanowić, jakie były najsłabsze dodatki w historii Blizzarda, Warlords of Draenor. Bo teraz tak, Warcraft 2 świetny dodatek, Warcraft 3 świetny dodatek, Starcrafty świetne dodatki, no nie? Hearthstone'y miały dobre, miały gorsze, ale no, to jest gra, która akurat dość szybko wypuszcza te dodatki. Warlords of Draenor było definitywnie najgorszym. Ale czy Vessel of Hatred? No dobra, nie no, nawet stary, ja za mało grałem w te Vessel of Hatred. Dawaj, posłuchamy Lionela. Nagrywania tego materiału jesteśmy już tydzień po premierze Diablo 4 Vessel of Hatred. Włożyłem w ten latek już kilkadziesiąt godzin na mojej postaci. I wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby udzielić jakiejś generalnej opinii na temat tego dodatku. Słyszycie to w głosie Lionela? Jak on jest już wyprany z emocji po graniu w to Diablo? On jest o wiele mniej energiczny tej gry. W tym czasie moim buildem udało mi się dojść do najwyższego poziomu trudności Torment 4. Zrobiłem już chyba właściwie wszystko, co ma do zaoferowania ten dodatek i też wszystko, co miała do tej pory do zaoferowania bazowa część gry. No za wyjątkiem uberbossów na Torment 4, bo prawdę mówiąc nie miałem już ochoty do grindowania wystarczającego giru, żeby zrobić te bossy na tym poziomie trudności. Fajnie wygląda ten build. Więc wydaje mi się, że moja opinia będzie podparta jakimiś faktami. Ale też w tym filmie nie chcę robić szczegółowej recenzji tej gry, no bo ja zdaję sobie sprawę, że nie mogę pewnie czysto obiektywnie podejść do tego Diablo 4, no bo ja jestem gigantycznym fanem Diablo 2 i wszystko, co powiem o tej grze, będzie na pewno w pewien sposób stronnicze w kierunku Diablo 2, ale postaram się w miarę możliwości dokładnie wyjaśnić, dlaczego myślę te rzeczy, które myślę na temat tej gry. No i w tym filmie chcę poruszyć dwie kwestie, które są moim zdaniem dosyć oddzielne od siebie. Pierwsza kwestia to to, jak dobry jest rzeczywiście ten dodatek Vessel of Hatred i te zmiany, które on wprowadził, i to, jak dobre ogólnie jest teraz Diablo 4, biorąc pod uwagę też to, co było już wprowadzone w podstawowej części tej gry. No bo tutaj następuje takie pewne rozdzielenie, że Diablo 4 było w dosyć kiepskim stanie i deweloperzy w swoich tych streamach, które robili na temat tej gry, tam często mówili o tym, że chcą wprowadzić jakieś zmiany już natychmiast, ale oni odkładają pewne rzeczy do przodu. Jednym z największych zestawów zmian, które zostały wprowadzone do tej gry, było to, co zostało wprowadzone do tej gry w sezonie 4, a potem jeszcze rozszerzone w sezonie 5, czyli rework itemizacji. I ten rework itemizacji miał ogromny wpływ na to, jak wygląda ta gra. I to on rzeczywiście spowodował pewną rewolucję w jakimś kierunku, który się w miarę podobał playerbase'owi tej gry. Natomiast dodatek to już jest inna para kaloszy i wydaje mi się, że warto jest tutaj rozdzielić te zmiany. No bo o ile dodatek nadal jakby był kolejnym krokiem ewolucji tej itemizacji, która tak, została rozpoczęta w tym piątym sezonie. Jej on też wprowadza swoje oddzielne mechaniki, które teraz chciałbym ocenić oddzielnie. No bo do czego zmierzam? Wydaje mi się, że można obiektywnie powiedzieć, że Vessel of Hatred to jest najgorszy dodatek w historii Blizzarda. I tutaj nie biorę tylko pod uwagę dodatków do pełnoprawnych gier, takich jak na przykład Frozen Throne, albo Lord of Destruction, albo Reaper of Souls, albo dodatki do WoWa. Mówię tu nawet o takich dodatkach jak rozszerzenia do Hearthstone'a. No bo można powiedzieć, że no takie rozszerzenie do Hearthstone'a to nie jest dodatek, ale wydaje mi się, że nawet rozszerzenia Hearthstone'a miały większy impact na to, jak wygląda gra po wprowadzeniu takiego dodatku. Naprawdę, jak skończyłem grać w to Diablo 4 po tych kilkudziesięciu godzinach, to zrobiłem sobie taki rachunek tego, co wprowadził ten dodatek, a co było w tej grze wcześniej i jaki impact miały te zmiany z tego dodatku na to, jak wyglądał mój gameplay. No, przejdźmy tak po kolei po feature'ach tego dodatku. No, pierwsze, co zostało wprowadzone, no to nowa część mapy, czyli ta dżungla z Kurast i tymi pobocznymi lokacjami. No, to jest dosyć klasyczna mapa z Diablo 4, po prostu rozszerzenie tej podstawowej mapy. Na niej też są. No, tylko największy problem tej mapy Diablo 4 jest taki, że ona nic sobą nie reprezentuje. To jest sytuacja, w której jakby wziąć, otworzyć mapę w Diablo 2 i dodać do niej jakieś takie więcej korytarzowych przejść w tych otwartych terenach, jak na przykład w drugim akcie albo w trzecim, i powiedzieć, że Diablo 2 jest open worldem. Kurwa, no nie. Niestety, tak jakby ja za każdym razem, jak widzę jakiś element w grze komputerowej, ostatnio na przykład oglądaliśmy fenomenalny materiał Snake Eatera o otwartych światach w grach komputerowych, to ja zadaję sobie pytanie, jaki jest cel wprowadzenia tej formy rozgrywki do tej gry? Co ona, co za nią idzie? Jakie mechaniki się z nią łączą? I mi się wydaje, że powinniśmy sobie na przykład wszyscy zrobić taki eksperyment myślowy i zadać sobie pytanie,
co stoi za otwartą mapą w Diablo 4. Serio. Co za tym stoi? Jakie mechaniki się z tym łączą? I tutaj mogłyby pojawić się takie komentarze, że to są mechaniki takie, że idziesz gdzieś i pojawia się jakiś event. Taki po prostu dziejący się w świecie, no nie? Ale takie eventy tak naprawdę mieliśmy już w Diablo 3 i wcale ta mapa teoretycznie otwarta nie była, prawda? Zadajmy sobie pytanie, czym różni się otwartość mapy z Diablo 3 i Diablo 4? Większą ilością połączonych elementów ze sobą, no nie? Czyli powiedzmy w Diablo 3, żeby pójść na pola niedoli, to musiałeś przejść przez jakąś jedną lokację konkretną i miała wyjście w drugiej lokacji, a tutaj, żeby sobie pójść do Kuras Bazar, to sobie możesz pójść stąd, albo możesz sobie wejść stąd, prawda? Jest to połączone w takiej formie. Ale jakie gameplayowe elementy, na przykład typowo związane z endgame'em, czyli tym, co ludzie konsumują w hack and slashu, są związane z otwartą mapą? No i tutaj można byłoby powiedzieć, że na przykład te Helltide, ale dokładnie to samo, co jest związane z Helltide'ami, istnieje w formule zamkniętej mapy w Terror Zone'ach w Diablo 2 Resurrected teraz, no nie? I Helltide'a można właśnie zrobić bez tego, więc jaki jest element tłumaczący dodanie otwartej mapy do hack and slasha, jeżeli nie potrafimy znaleźć jakiejś takiej konkretnej konotacji? Przed widz na streamie, wy często piszecie w komentarzach na YouTube, że a ten czat jest pojebaną, się tylko zgadza z kiszakiem, a teraz przyszedł widz i napisał pierdolisz. No to widzu, porozmawiajmy o tym. Może właśnie trafił się taki Maciuś z YouTube'a i zaraz nam udowodni, że faktycznie pierdolę. No dawaj, porozmawiamy o tym. Was pewnie powie, że trollował. Pewnie tak. Co to nie do ciebie? Aha, okej. Okay. No dobra, widzicie, to nie do mnie było. Dobra, weź spierdala i tyle. Idziemy dalej. Są te Legion Eventy, mamy tutaj wioski z sidequestami, które są różnej jakości, niektóre są ciekawe, niektóre są po prostu fetchquestami. Sama mapa nie jest jakoś niesamowicie zdesignowana, raczej wpisuje się w to, co wcześniej było umieszczone w tej grze. Prawdę mówiąc, nie mogę sobie przypomnieć jednej ciekawej lokacji, którą bym zobaczył na tej mapie. To Diablo jest tak skonstruowane, że po prostu przebiegałem przez wszystko na niesamowitym tempie, więc nie ma nawet jakiegoś czasu na to, żeby stanąć i popatrzeć. Aha! Na... Dobra. Patrzcie, ja jestem ten. Ja w tym momencie będę typowym Maciusiem z komentarzy i powiem tak. Źle gra. Przebiegał. Nie podziwiał widoczków. Słuchajcie, nie podziwiał widoczków, nie skupił się i teraz mówi, że nie ma tu nic ciekawego. Jakiś ciekawy widok. W tej mapie też są umieszczone te dungeony, które były napierdala. Diablo 4 rozmieszczone po tej mapie, tak samo działające zresztą, ale tutaj jest pewien plus, że ich design trochę ewoluował i nie ma tutaj już takich tych bazowych rozwiązań, takich, które występowały w tych dungeonach w podstawowej wersji, czyli podnieś item, zanieść go, otwórz bramę i tam będzie boss i zabij bossa i koniec dungeonu. Teraz te dungeony działają na takiej zasadzie, że występują te mechaniki, ale one są tylko pobocznymi aktywnościami, a żeby skończyć dungeon, musi się po prostu zabić bossa. I też te dungeony, tutaj jest wyraźne ulepszenie, że zaliczyły one poprawę, mają ciekawsze layouty i o ile bossy w tych dungeonach dalej są dosyć nudne, to nastąpiła w tej kwestii jakaś pewnie poprawa. Ale to nadal jest ten sam rodzaj kontentu, który był w podstawowej wersji gry i tu nie nastąpi jakaś ewolucja, po prostu jest więcej tego samego o odrobinie lepszej jakości. Więc powiedzmy, że design świata moglibyśmy powiedzieć, że jest meh. Nie ma ani zbyt dużego wpływu na naszą rozgrywkę, ani nie jest jakiś niesamowity. Druga rzecz to kampania, która powiedzmy sobie wprost jest, no, tragiczna. Można tutaj dużo mówić o samej fabule tego dodatku, o sposobie, jakim on jest przedstawiony, że musimy patrzeć na nieskończoną ilość dialogów o postaciach, na których nam kompletnie nie zależy, bo zostały wprowadzone w tym dodatku i nie mieliśmy żadnego czasu na to, żeby nawiązać jakąś emocjonalną więź z tymi postaciami, z nieskończoną ilością oczekiwania, aż te dialogi się skończą, biegania pomiędzy lokacjami, no... Ta kampania, nie chcę jakoś głęboko wchodzić w rantowanie o tym, co się dokładnie dzieje w tej kampanii, ale ona jest słaba. I nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto by powiedział, że on chciałby zrobić tą kampanię jeszcze raz. I dalej, co wprowadzę na tak, no, spirytysta. Ja nie grałem tą klasą, ale sporo się naoglądałem, jak ludzie grają tą klasą, bo wszyscy grają właściwie tym spirytystą. No i widać, że ta klasa jest dosyć ciekawie zdesignowana, ma ciekawe mechaniki i z tego, co widzę, ludzie są z niej zadowoleni, więc nowa klasa jest na plus. No i dalej, mamy... słowa runiczne, które prawdę mówiąc nie mają nic wspólnego z systemem słów runicznych z Diablo 2. One są po prostu dodatkową mechaniką do soketowania w itemach, która dodaje nam jakąś jedną moc, którą możemy triggerować te specyficzne sposoby, które umożliwiają nam te runy, ale ten system nie ma praktycznie żadnych większych konsekwencji w naszym gameplayu. Po prostu dropimy najlepszą runę, która została obliczona przez tory crafterów, czyli obecnie jest to ta runa, która rzuca Warcry Barbarzyńcy, która zwiększa nasze obrażenia. Łączymy ją z takim triggerem, jaki uda nam się wydropić, który pasuje
pasuje do naszego buildu i zapominamy o tym systemie. No możemy też wykraftować coś z tych run, ale to jest tylko kolejna metoda zdobywania giru, która jest tylko jakby jednym krokiem pomiędzy zwykłym wydropieniem przedmiotu, a wydropieniem runy. Ten system zdecydowanie nie ma takiego samego impaktu, jaki miał na grę w Diablo 2, więc system run też jest mech. No i dalej dostaliśmy do Kurast Undercity. To jest taki nowy rodzaj dungeonu, który polega trochę na speedrunie. Przed startem jego możemy sobie ręcznie wybrać afiksy, z jakimi chcemy go uruchomić i też trochę to podkręcić fajnie nagrody, które zdobywamy z tego dungeonu przez użycie odpowiedniego przedmiotu, że możemy sobie na przykład zdeterminować, że amulety będą dropiły takie i takie afiksy, albo będzie więcej jakiegoś danego typu zbroi. Ten dungeon rzeczywiście działa fajnie inaczej od pozostałych, że musimy patrzeć na ten timer i odpowiednio zabijać potwory, żeby go utrzymać i też musimy się skupić na maksymalizacji tego paska, ale ten dungeon rzeczywiście jest unikalną mechaniką, ale to nadal jest tylko kolejna mechanika. To jest po prostu kolejny sposób na obstawienie robienia dungeona w D4, ale to znowu nie jest jakaś mechanika, która ma mocny wpływ na to, w jaki sposób gramy w tą grę. No i dalej Mroczna Cytadela, czyli ten ustrukturyzowany PvE content, który został wprowadzony do tej gry. Ostatnio pojawił się na moim kanale materiał na temat tej Mrocznej Cytadeli, który polecam sobie obejrzeć, jeżeli chcecie poznać moją szczegółową opinię na ten temat, no ale TLDR, jestem ogromnie zawiedzony tym kontentem i moim zdaniem oprócz kampanii to jest najsłabsza część tego dodatku, która kompletnie nie wypaliła. No i ostatnim dużym featurem, który został wprowadzony do tej gry przez ten dodatek, no to najemnicy. No oni działają właściwie bardzo podobnie do najemników z Diablo 3, za wyjątkiem tego, że nie możemy nałożyć na nich żadnych przedmiotów. Po prostu wybieramy sobie jednego najemnika, który aktywnie wspomaga nas w walce swoimi umiejętnościami pasywnymi i jednego najemnika, który rzuci jakąś swoją umiejętność. W momencie, gdy my użyjemy naszej umiejętności, możemy sobie to skonfigurować, ale i to ma jakiś impact na naszą rozgrywkę, ale nadal jest to nieduży impact. No, na większości buildów po prostu wybieramy najbardziej optymalnego najemnika, najbardziej optymalną pasywną umiejętnością i możemy zapomnieć o tym systemie. Mamy tam też jakieś mechaniki do reputacji i innego sposobu na rolowanie giru, ale znowu, to nie jest coś, co ma duży wpływ na naszą rozgrywkę. I z dużych feature'ów to jest właściwie wszystko, co dodaje ten dodatek. No, pojawiły się też nowe skille na klasach i nowe umiejętności pasywne. I każda klasa dostała też jeden paragon board, co na pewno zwiększyło trochę różnorodność buildów, co widać po max rolu, że rzeczywiście o ile skillów w Diablo 4 jest dosyć mało, to różnorodność buildów już stała się w tej grze dosyć sensowna. Tak samo z progresją, no tak jak mówiłem, tutaj nastąpił ten kolejny krok zmiany tych progresji, że zostały zrebalansowane te levele paragonu i teraz już mamy tylko jeden jakby krok ulepszenia naszego giru, czyli ten ancestral gear. I rzeczywiście ta progresja uległa trochę zmianie nawet z promienia tego sezonu 5. Ale tutaj właśnie pojawia się mój problem z tą grą i z tym dodatkiem. No bo zadajmy sobie fundamentalne pytanie, ile rzeczywiście zmian tego dodatku, które były reklamowane jako zmiany wprowadzane przez ten dodatek, za które zapłaciliśmy 40 euro, ma rzeczywiście wpływ na to, jak gra się w tą grę, a ile z tych zmian to jest po prostu dalszy rozwój tego, co było dodawane w patchach do tej gry wcześniej. I krótko mówiąc, za co zapłaciliśmy 40 euro? Bo tak jak wymieniłem te feature'y, no to oprócz klasy, która jest na plus, i tego Kurast Undercity, które jest w miarę okej mechaniką i ogólnie tej nowej mapy, no to właściwie wszystko inne w tym dodatku jest dosyć kiepskiej jakości. A czy ta rozszerzona mapa rzeczywiście ma jakiś taki duży wpływ na to, w jaki sposób gramy w tą grę? Wszystko oprócz tych rzeczy w tym dodatku, Czarna Cytadela, Najemnicy, System Run, te mechaniki nie mają jakiegoś rzeczywistego wpływu na to, w jaki sposób gramy w tą grę. I tu chcę zwrócić uwagę na to, jak wyglądały dodatki do poprzednich części Diablo. Każdy z tych dodatków był rewolucyjny w tym, w jaki sposób grało się w te gry. Diablo 2 wraz z dodatkiem lot pojawił się dwie nowe klasy, jeden cały nowy akt, system słów runicznych, synergii umiejętności, w jednym z późniejszych patchy, ale i tak to było po dodatku. No gra uległa fundamentalnej zmianie, również w wielu bardziej szczegółowych aspektach, które nie chcę tutaj wchodzić, ale jest ogromna różnica, gdy gra się w Diablo 2 z dodatkiem i bez dodatku. To jest swoją drogą ciekawe do zrobienia sobie na próbę, bo można uruchomić Diablo 2, nawet Resurrected bez dodatku i gra jest zupełnie inna. Tak samo było z Diablo 3. Diablo 3 było w dosyć katastrofalnym stanie przed Reaper of Souls i Reaper of Souls dokonał ogromnego rozszerzenia tej gry i właściwie każdy skill, wszystkie runy na skillach zostały całkowicie zreworkowane, nowe systemy, nowa klasa. No różnica między Diablo 3 bez dodatku i z dodatku to jest jak niebo i ziemia w skali Diablo 3. A jak wygląda różnica w tej grze, gdy ktoś ma kupiony Vessel of Hatred i nie ma kupionego Vessel of Hatred? Moim zdaniem ta różnica jest właściwie znikoma. Tracimy dostęp do jednej części mapy, do jednej klasy, ekstremalnie nudnej kampanii, jednej mechaniki, która nie ma jakiegoś większego wpływu na grę, czyli tego Kurast Undercity, do systemu run, który właściwie równa się z dwoma dodatkowymi mocami, które możemy nałożyć sobie na swoją postać, które nie mają jakiegoś ogromnego wpływu na naszą rozgrywkę.
do najemników, które też nie mają ogromnego wpływu na naszą rozgrywkę. No i jest jeszcze ta mroczna cytadela, o której już zapomniałem, mówiąc o tych feature'ach, no ale to samo chyba mówi dużo na temat tej mrocznej cytadeli, że ja już parłem ją z pamięci po zrobieniu tego kontentu kilka razy. Wszystkie elementy, no najpierw ten dodatek, są tylko takimi minimalnymi dodatkami do tego, co już było wcześniej w Diablo 4. I to może jest wina tego patcha z sezonem 5, który może został przyspieszony i miał wejść oryginalnie. Ja powoli próbuję przetworzyć konkluzję, do której dochodzi Lanel, bo kurde, sposób, w jaki on to przedstawia, trochę nam obrazuje coś takiego, że w Diablo zostają wprowadzane pewne zmiany, ale zmiany zostają zgejtowane za dodatkiem, który zwiększa maksymalny level możliwy do zdobycia na postaci. Dodaje system zwiększenia siły tej postaci za pomocą rzekomych słów runicznych, które no, nie są takim ciekawym systemem, są czymś, co po prostu dropisz, zakładasz i masz. No nie? Doprowadza to do tego, że dalsza możliwość grania w Diablo jest całkowicie zgejtowana za dodatkiem. I teraz patrzcie, jak moglibyśmy to na przykład przedstawić na WoWie, bo w WoWie najważniejszym elementem jest na przykład levelowanie, które no kiedyś zajmowało tam, nie wiem, powiedzmy 200 godzin, prawda? Ale jeżeli na przykład chciałeś zacząć grać w WoWa, no to mogłeś sobie kupić podstawowego WoWa i tak naprawdę ten dodatek był ci potrzebny do kupienia po 100 godzinach, prawda? A w tym momencie w Diablo jest dociągnięte do takiego momentu, gdzie twoje levelowanie trwa tak naprawdę 2-3 godziny i jesteś już wtedy zmuszony do posiadania tego dodatku. Więc to właśnie, to jest coś takiego, co ty napisałeś, Arkonai. To jest taki trochę abonament bez abonamentu. To jest strasznie ciekawe. Ale zobaczymy, do czego Lanel dojdzie tutaj dalej. Z dodatkiem. I może oni po prostu poczuli, że musieli jakoś to przyspieszyć, ale tak jak im to wyszło, to ten dodatek jest moim zdaniem najsłabszy. Widzowie, tak całkowicie szczerze. Wyszedł Burning Crusade do WoWa, ale chciałeś wrócić i chciałeś sobie pograć w WoWa. I zakładałeś nową postać. Ile godzin byłeś w stanie grać do momentu, aż musiałeś kupić dodatek? No jakieś 100-200 godzin musiałeś w tej grze spędzić, nie? I mogłeś to zrobić. Mogłeś sobie wrócić, mogłeś sobie pograć w gierkę, miałeś dostęp do zreworkowanych skilli, prawda, cała reszta. Nie miałeś tego endgame'u nowego, całkowitego, prawda? Tylko, że 15-20 godzin max w TBC-ku, jak wyszedł TBC, to musiałeś po 15 godzinach go kupić. Możesz to wytłumaczyć, to jest giga ciekawe. 15 godzin levelujesz postać 1 do kurwa 60? Bo nie wiem, o co chodzi. Może jakiś inny stream oglądasz w tle. Dla bardzo doświadczonego, szybkiego gracza 15 godzin? Wbijasz max level i bez dodatku nie masz co robić, chyba że PvP. Poczekajcie, my rozmawiamy o jakichś zupełnie innych grach? Jak wy w 15 godzin w klasiku wbijacie max level? Wytłumaczcie mi to serio. Na Frozmagu w dungeonach możecie mi pokazać jakikolwiek run, który w 15 godzin wbija max level? Co wy kurwa gadacie? Skonfundowany trochę jestem. No halo chłopaki, speedrun TBC 1.70 trwa 72 godziny. No tak, dokładnie tak jest, no i tu mówimy o speedrunie. A chłopaki, dobra, chłopaki na scenie trwają w 15-20 godzin. Ej, pojawił się kolejny, napisał tak, skończ pierdolić głupoty. Ej, dzisiaj jest jakiś fame MMA czy coś takiego, że takie nabuzowane ten, nastolatki przyszło, czy co chodzi? 1.60 speedruny trwają 20-30 godzin, możesz mi to pokazać? Błagam, pokaż mi to. WoW Classic, World Record 21 godzin, Power Leveling. Ja wiem, co to jest za film nawet. Dobra, zobaczmy, co Wiz mówi, że się wbija w 20 godzin. I... Brilliant. Using this strategy, this enabled me to log out and save time on my slash blade. Widzisz, co ty właśnie pokazałeś? Make my journey as smooth as possible. Widzisz, że to jest... boostowanie, a nie speedrun? Czy nie? To jest filmik z boostowania w party, dokładnie. To był nawet taki WoW Classic Level 60 World Record, gdzie kolesi abuzowali tokeny z tego, tokeny z Zul'Guruba. O, zobaczcie. Some pretty quick levels as we went along. With his YF pool, we were also doing the Scarab, so we'd... W 24 godziny, no nie? Też są, słuchajcie, takie filmy, tylko są związane z abuzowaniem na przykład tokenów, no nie? Ale... And so the fastest experience you're ever going to get in the game at 5 million XP per hour is going to be these... To nie jest coś, co zdobywasz, tak jakby naturalnie, tylko to jest coś, co możesz kupić.
ZG turnips. It's to be determined whether or not they're going to be able to be used in TBC no, to level to up and get that kurwa, boost. But this was how... Speedrun faktycznie, no to spoko, no nie? Jak piszę jakiś komentarz typu o modach do Wiedźmina 3, bo mówiłeś wczoraj, że chciałbyś zmodować, to nie przeczytasz, a jak napiszesz, że pierdolisz, to czytasz od razu. No to idź się rozkład, że randomowy streamer w necie cię nie jańczy jak matka. A potem kup suba, kurwa. No nie no, gdzie są te klauny, co pisały, że tyle to trwa? Nie ma ich najwyraźniej. No dobra, kontynuujmy wideo. Wszystkich dodatków do gier Blizzarda. No to jest kwestia tego dodatku. No ja nie miałem żadnych oczekiwań właściwie do tego dodatku, a i tak wydaje mi się, że się trochę zawiodłem. Pewnie miałem jeszcze jakąś taką cichą nadzieję, że to będzie tak z tymi poprzednimi dodatkami, o których mówiłem, że rzeczywiście nastąpi jakaś ogromna zmiana tej gry na plus, ale to jest dalej właściwie to samo, co wcześniej było w tym patchu na sezon 5. No i właśnie, już przechodząc ogólnie do Diablo 4, no moim zdaniem już na tym patchu w sezonie 5, a zwłaszcza teraz już po tych zmianach, które zostały dodane. A, dobra, na czym zakończyliśmy? Zakończyliśmy na tym, że stawiamy po jednej stronie grę, która teoretycznie teście na pewnym etapie gatekeepuje do zakupu dodatku. Jaka jest różnica w tamtej grze i w możliwości odkrywania jej? A jak to się, słuchajcie, sprowadza do Diablo, gdzie masz podstawową wersję gry, która jest cały czas przyspieszana tylko po to, żeby ten core rozgrywki był absurdalnie krótki i zmuszałby cię do kupienia tego dodatku jak najszybciej, no nie? No bo odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie. Czy można grać dużo w WoWa bez dodatku? Nie. WoW zmusza cię na pewnym etapie do kupienia dodatku najnowszego, prawda? Czy można grać w Diablo bez dodatku? Nie. Diablo również zmusza cię do kupienia tego dodatku. Tylko w przypadku takiego WoWa, to jesteś w stanie wprowadzić nowego gracza i dać mu bardzo dużą piaskownicę do zabawy, którą potem będzie w stanie rozwinąć tym dodatkiem. A w przypadku takiego Diablo, to nawet jakbyście zadali sobie pytanie, czy warto w tym momencie zagrać w Diablo 4 bez dodatku, no to odpowiedź będzie brzmiała nie, ponieważ w 2-3 godziny ktoś skończy to Diablo i no, będzie zmuszony do kupienia dodatku, prawda? No i kurwa, tak to wygląda. Piąty. No i właśnie, przechodząc ogólnie do Diablo 4, no moim zdaniem już na tym patchu w sezonie 5, a zwłaszcza teraz już po tych zmianach, które zostały dodane do tego dodatku, ale prawdę mówiąc to one równie dobrze mogą być po prostu włączone do patchu na sezon 6. No Diablo 4 moim zdaniem osiągnęło teraz już poziom Diablo 3. No w dużej mierze przez to, że wróci do rozwiązań z Diablo 3, które są im dobrze znane, które najwyraźniej uznają za ciekawe i dalej chcą w nie iść. Mam w tej chwili bardzo podobne odczucia do tej gry, takie jak do tych odczuć, które miałem wobec Diablo 3 i które zresztą dalej mam wobec tej gry. Diablo 3 to jest gra, którą można pograć sobie przez kilka dni po starcie nowego sezonu. Jedną klasą ogra się wszystko i zobaczyło się już właściwie 99% kontentu tej gry po paru dniach. I można odstawić tę grę na 2-3 lata i wtedy, gdy już wyprzemy z pamięci to, co robiliśmy w tej grze, to możemy znowu do niej wrócić i pograć sobie przez kilka tych dni. I przez te kilka dni będziemy się w miarę sensownie bawić, ale po kilku tych dniach znowu uświadomimy sobie, jakie są problemy tej gry i znowu ją odstawimy do kąta. Tak teraz wygląda Diablo 4. Tak samo jak wyglądało Diablo 3. Tym, że z Diablo 4 nadal jest nadzieja, no bo Diablo 3, no historycznie ta gra doszła do jakiegoś punktu i później Blizzard właściwie porzucił development tej gry. Te sezony, które wychodziły do tej gry, no one nie wprowadzały praktycznie żadnych zmian, oprócz czasami dodania jakiegoś nowego setu. Dość powiedzieć, że największym sezonem do Diablo 3 Reaper of Souls to chyba był ten sezon zaraz przed wyjściem Diablo 4, gdzie została dodana ta cała nowa mechanika z tym takim shrine'em. Ten sezon, końcem pamiętam, października to jest sezon w Diablo 3? Co ty gadasz? Może fajnie byłoby wrócić teraz do Diablo 3 i zobaczyć, jak ono wygląda po latach. No tej gry właśnie tak to opisałem na kilka dni. Pograło i odstawiło, no bo na takim poziomie stoi teraz Diablo 4. Podejrzewam, że ja dokładnie coś takiego zrobię. Ja po tych kilkudziesięciu godzinach już nie mam żadnej ochoty do grania w tą grę dalej. Ale czy mogę powiedzieć, że jakoś bardzo źle się bawiłem z tą grą? Przez pierwsze 30 godzin, no w miarę spędziłem jakoś ten czas. Ale gdy doszedłem już do tego punktu, że osiągnąłem jakby tą barierę, którą wyraźnie widać w tej grze w pewnym punkcie, że musimy już optymalizować giry tylko na podstawie wyrolowania tych ulepszonych afiksów na tym Ancestral Gearze. No i tak, no, zobaczyłem już właściwie cały kontent tej gry, no to po co ja mam grać w te dalej? I przez to, jak ona jest designowana... Bo to jest taki case'ik bardzo podobnego designu jak Diablo 3, nie? Gdzie wchodzisz, grasz dwa wieczory, osiągasz ten limit mocy twojej postaci, taki widoczny, no bo wiadomo, że tam potem można siedzieć i grindować absurdalne poziomy statystyk na twoim gearze w jakichś kolejnych
Enchiętach starożytnych, epickich i innych przedmiotach, ale nikt tego nie chce robić tylko po to, żeby to zrobić i zrobić dzięki temu Greater Rift'a 158 zamiast 150. Tyle powiem. Nie mam jakiejś większej ochoty, żeby, nie wiem, zacząć grać jakimś innym buildem, inną postacią. Ta gra jest tak skonstruowana, że jedną postacią właściwie zobaczy się wszystko i ja osobiście nie odczułam żadnej ochoty na to, by zobaczyć to z perspektywy innej postaci. Przez to, jak ta gra jest zrobiona. No bo jakie są problemy Diablo 4 jako gry, które moim zdaniem powodują to, że ja nie mam takiej ochoty, żeby grindować w tę grę, tak mam w innych hack and slashach, jak w Diablo 2 albo w Path of Exile. O tym już wiele zostało powiedziane, ale z mojej perspektywy są trzy rzeczy, które muszą być poprawione w tej grze, żeby ona poszła w jakimś, przynajmniej z mojej perspektywy, dobrym kierunku. Pierwszy problem to to, jak jest ogólny kierunek designu tej gry i wszystkich rzeczy z nią związanych. Żeby wyjaśnić, o co mi chodzi, może powiem to tak. Był kiedyś taki programista, Terry Davis, z dosyć bujną historią, którą możecie sobie zobaczyć po tym filmie. On kiedyś powiedział: An idiot admires complexity, a genius admires simplicity. Ta ogólna myśl opisuje sporo rzeczy, które jest związanych z tymi hack and slashami, o których mówiłem, czyli o Diablo 2, poniekąd Path of Exile i Diablo 4. Mówiąc bez ogródek, grając w tę grę mam wrażenie, że Blizzard myśli, że ludzie grający tą grę są idiotami. W tej grze jest cała masa mechanik i sposobów, w jakich ta gra jest designowana, że ja odczuwam wrażenie, że one są albo specjalnie zrobione, żeby były pozornie skomplikowane, żeby gracze jakoś zachwycić tym, że one są skomplikowane, a gdy naprawdę wejdzie się w to, w jaki one sposób rzeczywiście działają, to odkrywa się, że ich głębia jest mniej więcej na poziomie kałuży, podczas gdy gry takie jak Diablo 2 i Path of Exile, one mają dużo mechanik, które każda z nich oddzielnie tak naprawdę są dosyć prostymi mechanikami w ich działaniu, ale to połączenie tych prostych mechanik rodzi całą tą złożoność tych gier, za które je kochamy. Natomiast Diablo 4 jest designowane moim zdaniem w taki sposób, że oni robią specjalnie skomplikowane systemy, których celem jest jakieś zachwycenie gracza tym, żeby zobaczył, jakie to jest skomplikowane, patrzcie, kurczę, co tu się dzieje, a powtarzam, są proste jak but. Żeby tak szybko po tym przejść. Paragon Boardy, które są chyba najbardziej specjalnie skomplikowanym systemem progresji postaci w hack and slashu w historii, które sprowadzają się do tego, że otwiera się guide na max rollu, bo jest zawsze najbardziej optymalny sposób przejścia po tych Paragon Boardach. Te systemy mocy legendarnych, których jest na... Nie, no ja w te Paragon Boardy, słuchajcie, znowu nie chcę się nawet zanurzać, bo to za każdym razem, jak o nich słyszę, to doprowadza do takiego rantu. Bany nie wiadomo ile, mają jakieś różne sposoby działania w zależności od slotów, a potem i tak każdy build ma jeden optymalny zestaw, do którego dążymy. To jak działa skalowanie postaci w tej grze, to że z tysięcy obrażeń przechodzimy do dziesiątek tysięcy obrażeń, do setek tysięcy, do milionów, setek milionów, a w przypadku spirytysty potem nawet do miliardów. To jak działa loot w tej grze, że jesteśmy zasypywani tym brązowym chłamem unikatów, a tak naprawdę dochodzimy do momentu, że znaczenie mają tylko te ancestralne przedmioty, których musimy potem nadrobić nie wiadomo ile, żeby wrócić w ten system craftowania, który znowu pozornie wydaje się ekstremalnie skomplikowany, ale na każdym buildzie i tak zawsze ma jedną najlepszą ścieżkę, bo zawsze jest jeden, dwa najbardziej optymalne afiksy, które chcemy zdobyć na tym przedmiotach. Samo to jak działają te afiksy. Czekamy na wydruk, wiesz, teraz mam już zgłoszony, powinien być jeszcze w październiku. Fiksy w ogóle, że jest coś takiego, że właściwie są tylko dwa tiery, które są określane, że jest z gwiazdką i bez gwiazdki. Albo nawet samo to, jak wygląda ten grupowy PvE content, który został dodany na tej grze, czyli ta Mroczna Cytadela. Planowane jako grupowy PvE content rzeczywiście, który będzie można robić w tej grze, a on jest banalny. Ja nie wiem, czy ja to dobrze oddałem w tym poprzednim filmie. Te mechaniki są po prostu prymitywne w tym kontencie. Może to jest moje ogólne wrażenie na temat tej gry, które tylko ja odczuwam, ale grając w tą grę właściwie automatycznie przechodzę do tego trybu zombie mode, znanego z innych hack and slashy, gdzie skończyliśmy jakby optymalizować naszą postać w tej danej części i teraz włączamy tryb grindu. Przez kilka godzin po prostu napieprzamy jakieś mapy albo farmimy po prostu coś. I w tych hack and slashach znowu wtedy przechodzimy do tego momentu, gdzie znowu optymalizujemy nasz build tego następnego kroku. Ja grając w Diablo 4 i wchodząc w interakcję z mechanikami tej gry, właściwie nigdy nie mam tego momentu, że zaczynam coś jakby optymalizować. I mam na myśli tutaj taką optymalizację ruchomych elementów. Po prostu w Diablo 4 mam wrażenie, że ja od samego początku wiem, jakie są optymalne statystyki, które potrzebuję na moim buildzie. Mogę je w banalny sposób zdobyć, a potem zmieniam tylko ich wartości liczbowe, bo próbuję zdobyć ich tylko lepsze role. No bo te systemy są skonstruowane w taki sposób, że one po prostu mają tą ścieżkę, którą Blizzard chce, żebyśmy podążali i idziemy tą ścieżką i grindujemy. I to jest problem moim zdaniem, no bo ja gram te hack and slashy właśnie dla tej złożoności, która
występuje w tych grach, którą możemy optymalizować na builda, w którym gramy. A w tej chwili Diablo 4 moim zdaniem nie oferuje wystarczająco dużo możliwości do takich optymalizacji. Więc to jest pierwsze. Chciałbym, żeby ta gra zmieniła w sposób, w którym tworzone są te buildy, bo ten sposób znowu wraca do tradycji z Diablo 3, które miało dokładnie taki sam problem z tymi set itemami. W tej chwili Diablo 4 jest na trajektorii do dodania set itemu i nie zdziwię się, jeżeli kolejny dodatek to wprowadzi. Druga duża rzecz, którą chciałbym zobaczyć, że się w tej grze zmieniła, to te systemy online, always online. O tym sporo już mówiłem w poprzednich filmach, więc nie chcę tutaj wchodzić w jakieś ogromne szczegóły, ale to jest właśnie ten dualizm tej gry, że oni próbują zrobić z tego jakiegoś semi-MMOsa, semi-hack'n'slasha. Z jednej strony dodają mechaniki typowo hack'n'slashowe, jak jakieś nowe te rodzaje kontentu, które można robić, na przykład te infernalne machiny, te mechaniki sezonowe, Kuras Undercity, a z drugiej strony pakują nas do always online, otwartego świata. Próbują dodawać do tej gry jakieś PvE dungeony, w tej grze są w ogóle world bossy, że są te legion eventy, na które musimy czekać i patrzeć na timer, że ten helltide pojawiający się na mapie, on ma przerwę i musimy potem czekać na niego. No, ja naprawdę chciałbym, żeby do tej gry został dodany tryb solo self-found, który pozwalałby nam grać offline i odpalać sobie wszystkie te eventy i wszystko, co się dzieje na mapie, po prostu wtedy, kiedy chcemy, i grać sobie po prostu samemu. Może wielu ludzi się ze mną nie zgodzi, ale ja dużo lepiej bym się bawił w tej grze, gdybym był sam na tej otwartej mapie i po prostu robił sobie te eventy swoim tempem. Nawet jak chciałem sobie po prostu dla testu zrobić coś samemu w tym open worldzie, to zwykle kończyło się to tak, że pojawiał się Formula 1 Race Car Bolid, czyli spirytysta z tym buildem na dash. Po prostu... A to też jest taka sytuacja, że to jest niby MMO, niby open world, a spotykasz trzy osoby na mapie, no nie? Ja nie rozumiem tych systemów dzisiaj, tego shardowania. I tak jak, jasne, jakby wszystkich ludzi wpuścić na jedną mapę, to ta mapa by tego nie obsłużyła. I te serwery jakoś trzeba robić i w takim WoWie, no nie wiem, tych instancji serwerów powiedzmy jest, nie wiem, 5-6 czasami w jakichś najbardziej zaludnionych miejscach. Tak w przypadku takim Diablo, takiego Diablo, gdzie szardujesz to na kilkaset lub kilka tysięcy innych serwerów, co doprowadza do tego, że ty po prostu grasz z, nie wiem, z dwoma, trzema innymi graczami, to po chuj to już jest w ogóle forsowane, bo to nie jest, wiecie, online, to doprowadza do jakiegoś koopa po prostu. Że obok mnie one-shotował wszystko na swojej drodze i na tym się kończył mój gameplay, no. Te open worldowe eventy działają na takiej zasadzie, że zawsze kończy się zergiem, który po prostu rozpieprza wszystko. Nawet gdy chcemy sobie po prostu zagrać w to normalnym tempem, no to nie możemy, bo ten świat jest zawsze online. Chciałbym, żeby oni odeszli od tej wizji tego świata zawsze online i że pojawił się chociaż opcjonalny tryb SSF offline czy coś takiego. Trzecia rzecz, która wydaje mi się, że jest chyba największym problemem tej gry, no to o czym już wspomniałem poniekąd wcześniej, czyli loot hunt. Moim zdaniem w Diablo 4 w tej chwili nie ma satysfakcjonującego loot huntu. No bo jak działa loot w tej grze? No w pewnym momencie dochodzimy do czegoś takiego, że zbieramy z ziemi właściwie tylko unikaty, których jedyną rzeczą, która nas na nich interesuje, to ta moc legendarna, jeżeli nie mamy ich wbitych do tego najwyższego tieru, która płasko skaluje dzięki nasze buildy, bo mamy te moce dokonane, tylko pewnie nie mają najwyższej rangi. Potem dropimy ancestralne unikaty, które są właściwie tym samym, tylko mają wzmocniony affix i ten eye level odrobinę większy. Potem dropimy te zwykłe unikaty, czyli powiedzmy, że te legendarne przedmioty, które no one mają unikalne efekty, ale na buildzie też potrzebujemy ich 2-3 i też potrzebujemy, żeby one były ancestral, więc dochodzimy do momentu, że interesuje nas tylko ten ancestral gear. Potem obydwa te rodzaje gearu musimy masterworkować i muszą nam wejść dobrze te masterworki, że podbiły nam się odpowiednie statystyki. To wiąże się z tym, że czasami po prostu zbrikujemy ten dany item i musimy znowu wydropić ten sam item, żeby znowu go spróbować skraftować. Potem są jeszcze te mityczne przedmioty, które są właściwie tymi oryginalnymi unikatami, które są bardzo rzadkie. Ja żadnego nie wydrupiłem grając przez te kilkadziesiąt godzin, ale znowu jeden dostajemy za Season Journey, który możemy sobie skraftować. Możemy się ładnie pomodlić, że wypadł nam akurat ten, który potrzebujemy, ale szanse są niskie. No i sorry, ale w porównaniu do innych hack and slashy, no ten loot hunt jest dosyć prymitywny i jak dla mnie nudny, no. No dropimy jeszcze te runy, ale tak jak mówiłem, system run jest też dosyć nieciekawy w Diablo 4. Też nie mogę powiedzieć, że ten system jest jakoś aktywnie zły. Tak samo jak w Diablo 3, no on jest moim zdaniem po prostu nudny i on nie ma takiej żywotności jak te systemy, które występują w innych grach z tego gatunku. I najbardziej denerwującą albo w ogóle niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest to, że to jest gra z serii Diablo. I Diablo 2 jest obiektywnie świetny system loot huntu, świetny system statystyk na girze i świetny system zbalansowania tego wszystkiego. I tu już odnosząc się do wszystkiego, co wcześniej powiedziałem. Dlaczego Diablo 4, dlaczego ten zespół deweloperów jest tak uparty, żeby znowu wymyślić koło na nowo, skoro mają gotowy, świetny system, który mogą wykorzystać. I to ten system
należy do nich, no bo marka należy do nich, to jest gra z serii Diablo. Dlaczego w tym designie tej gry wraca się do tych jakichś antypaternów, które zostały użyte w Diablo 3, a nie wykorzysta się tego, co jest sprawdzone, działające i kochane przez community w Diablo 2? No bo taki jest stan tej gry. Gdyby z Diablo 4 wywalić paragon boardy, stawić zamiast nich czarmy z jakimiś tam ulepszeniami, no mogą sobie wymyślić co chcą, nie zrobią, że poziomy paragonów odblokowują sloty na czarmy, może mieć jeden paragon board, ale każdy z nich ma inny układ tych slotów, do których pasują. Ladel, tak mówić, to boli. Tu szukasz jakiegoś logicznego rozwiązania, to jest Blizzard. Inne czarmy i trzeba jakoś mieszać po prostu prostą strukturą tego, że item jest na inną ilość kratek tego, co jest dostępne na tym boardzie i można sobie tam jakoś wybierać. Na przykład, po prostu tak wymyślam na żywo, co można by zrobić. Gdyby wszystkie te afiksy, więcej wszystkie itemy, wywalić wszystkie teraz itemy z Diablo 4, jeden do jeden skopiować te itemy, które były w Diablo 2. Moim zdaniem ta gra byłaby automatycznie lepsza. No ale to się nie stanie, no. Deweloperzy Diablo 4 uwielbiają mówić o tym, jak to mają odnosić się do tradycji tej serii, a w swoim designie te systemy właściwie nie mają nic wspólnego z Diablo 2. No ale o tym już wielu ludzi mówiło i nie chcę znowu wchodzić w te tematy. No, no i to są te problemy. No. W tej chwili Diablo 4 zdecydowanie jest już w miarę grywalne. Jeżeli przetrwamy tą niesamowicie nudną kampanię i kampanię z dodatku i wpaniemy te systemy, no to można już wyciągnąć coś z grindów w tej grze na kilkadziesiąt godzin. Kto jest bardziej wytrwały, to 50+, kto mniej wytrwały 20, ja sobie pozwoliłem na 35. Ale ja w tej chwili nie wyobrażam sobie, jak można by grać w tę grę w taki sposób, jak gra się w Path of Exile albo w Diablo 2, po prostu takim stylem grindu. No. Dla mnie Diablo 4 jest w stanie, że przechodzimy ten system, który oni nam udostępnili raz i możemy go odstawić na 2-3 lata i wrócić sobie do niego, żeby jak Diablo 3 jeszcze raz i zobaczyć, co dodali przez sezony w tej grze przez te kilka lat, ale to nie jest gra, w którą ja osobiście mu topię więcej niż 100 godzin, więc... To jest niesamowite, oni dali radę zrobić system hack and slasha, który przechodzisz i masz go dość. Tymczasem Diablo 2 i, nie wiem, Po jest czymś, do czego non-stop wracasz. Tak odpowiedzieć na to ogólne pytanie, czy samo Diablo 4 to jest dobra gra? No nie wiem, dla mnie to jest kompletny średniak. I czy poleciłem komuś kupić tą grę, na przykład jeżeli ktoś nie gra w Diablo 4 wcześniej i chce kupić po prostu grę i dodatek za te 60 euro, bo tyle ten pakiet chyba kosztuje? No to zależy, no. Jeżeli nie podobał wam się z jakiegoś powodu Path of Exile, albo graliście się już w Diablo 2 tysiące godzin i nie macie zupełnie nic innego do grania, albo macie wybór pomiędzy Diablo 4 a Dragon's Dogma 2, no to mimo wszystko jednak bym Diablo 4 polecił niż Dragon's Dogma 2, ale czy aktywnie polecimy komuś kupienie tej gry, żeby ją koniecznie wypróbować, żeby coś z niej wyciągnąć? No raczej nie. I to jest smutne, no. Ja jestem fanem tej marki i chciałbym, żeby te gry były jak najlepsze, ale Diablo 4 w tej chwili, tak jak mówiłem, to jest totalny średniak i wydaje mi się, że ta gra jest na trajektorii do stania się jeszcze bardziej Diablo 3 i w ogóle nie będę zszokowany, jak się jakieś set itemy pojawią za niedługo w tej grze. Bo pomimo stygmy, która jest z community na tym, to oni zaraz coś ukręcą, że o, może sety jednak były dobre, skoro były w Diablo 3 i spróbujemy je dodać i wiadomo. No kurwa, może tak być, no? Kolejnego dodatku. To by było na tyle. Jeszcze takie ogłoszenia na koniec filmu. Po pierwsze to sorry za jakość dźwięku w poprzednim filmie. Nie dość, że byłem jeszcze świeżo po przeziębieniu z zatkanym nosem, to jeszcze chyba skopałem coś ustawienia dźwięku i w ogóle zauważyłem to dopiero po tym, jak zaplodowałem ten film. Mój głos brzmiał jakoś strasznie dziwnie. Mam nadzieję, że w tym to już będzie poprawione, bo właściwie od nowa zrobiłem wszystkie settingsy. Po drugie, jak ktoś ogląda więcej tych filmów, to pewnie zauważył, że teraz staram się uploadować zawsze w piątek o 15 nowy film. I planuję się trzymać tego harmonogramu w przyszłości, bo on mi dosyć dobrze pasuje. Natomiast ten film i kolejny film ukażą się w środę zamiast w piątki. To związane z tematyką, bo film będzie o Project Diablo 2. A w piątek będzie nowy sezon tego Project Diablo 2 i chciałem w następnym filmie opisać, co to w ogóle jest i gorąco zachęcić do spróbowania tego. No. Zwłaszcza jeżeli ktoś grał wcześniej Diablo 4. Napierdalamy, słuchajcie, to było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie komentarz, lajka, idźcie na streamu na Twitchu, bo streamuję coś tam sobie w weekendy ostatnio, po południu. To było na tyle, do następnego, cześć. Zostawcie widzowie lajka i suba Lionelowi. Lionel dobre treści robi, ludologiczne. Bardzo lubię je oglądać, wiecie.